Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek i cóż, mogę was powitać w grze Heroes 3 of Night and Magic The Shadow of Death plus dodatek Armageddon's Blade i Restoration of Erratia, czyli odrodzenie Erratii, Ostrza Armagedonu oraz Shadow of Death, czyli Cień Śmierci. Tak, dokładnie. Słuchajcie, długo zastanawiałem się nad tą serią. Miałem pewne wątpliwości zarówno co do... Słuchajcie, zarówno... Jeszcze tylko zobaczę, dobrze, wszystko mi się nagrywa, bo w ogóle to jest pełen miszmasz. Nagrywam OBS-em, kamerę nagrywam Logitechem, nagrywam oddzielnie dźwięk. Masakra jest, ale ustawienie w końcu mi się udało. I słuchajcie, myślę, że Heroeski będą. Jest to w sumie taka fajna... Może inaczej. Na razie chcę wam tylko dać, powiedzmy, pewien przedsmak gry. Gra będzie w 720p nagrywana, bo inaczej się nie da. Więc no cóż. Myślę, że seria będzie pojawiała się codziennie o 20 w ramach randomowego grania, czyli będzie to randomowe granie Heroes 3 of Night and Magic. Gra jest strasznie głośna. Czy ja mogę to jakoś zmienić tutaj? Nie mogę, musimy pierw wejść w kampanię. Zaczniemy sobie oczywiście od początku, czyli od odrodzenia Erratii, niech żyje królowa. Poziom... Mogę sobie wybrać poziom? Nie mogę. No dobrze, skoro tak. Mapa jest w miarę. Lądowanie potwierdziło wszystkie plotki, a zarazem nasze najgorsze obawy. Po śmierci mojego ojca chciwi sąsiedzi podzielili między siebie ziemię Erratii. Opis scenariusz. Aby wygrać, musisz zlokalizować i zająć miasteczko Terraneus. W tym scenariuszu twoi bohaterowie będą mogli osiągnąć najwyżej 6 poziom doświadczenia, ale 4 najlepszych z nich przejdzie z tobą do następnej misji tej kampanii. Ja długo w Heroesy nie grałem, ale wiem, że była to jedna z fajniejszych gier, także premia namiot medyka nie chcę, siarki, premia 14 pikinierzy. Ja myślę, że weźmiemy sobie na początku tutaj, no, albo może inaczej obejrzyjcie filmik pierwszy. Informacje, które posiadamy, są niepewne i bardzo skromne. Okoliczni chłopi pouciekali ze swoich wiosek, a większość informacji uzyskanych od odnalezionych niedobitków zamkowego garnizonu przeczy sama sobie. Odnalezione przeze mnie dowody wskazywałyby na inwazję sił nigańskich. Zbierz ilu się da ludzi i szybko ich wytrenuj. Zniszcz wszystkie napotkane siły wroga. Spodziewaj się najgorszego. Musimy założyć, iż królestwo znajduje się w stanie wojny. Dobrze, znajduje się w stanie wojny. I słuchajcie, ja jestem, że tak powiem, podjarany, bo w końcu mi się udało tą grę nagrywać, zobaczymy jak to będzie. Wiadomość od Katarzyny Iron Fist, królowej Enrod. Generale, nasz pierwszy desant zdobył dowody wskazujące na inwazję z Nightonu. Przez ostatnie 30 dni ci ludzie znajdowali się pod okupacją wojsk z Nigonu, nie wiem jak to się czyta nawet. Przypuszczamy, że sąsiednie miasta Plint, Mirham i Trailia są również pod okupacją Nightonu lub bla bla bla. Nasi generałowie wysyłają swoje wojska w głąb tego regionu, aby ograniczyć ruchy. Chwilę obecnej twój cel jest prosty. Załóż bazę, zbierz siły lokalnej milicji, ograniczy zasięg okupacji Nightonu i znajdź drogi ich inwazji. Będziemy w stanie szybko wymieniać pozostałe powodzenia. Słuchajcie, gra ogólnie jest problematyczna, dlatego że jak sami zresztą pamiętacie, bądź też nie, o właśnie, może inaczej, głośność muzyki. Przyciszę to trochę, bo jest strasznie głośno. Szybkość bohatera, dajmy taką szybkość wrogów, szybkość przesuwania mapy, szybkiej walki nie będziemy robić. Gra, jak widzicie, jest spikselizowana. Ja też tutaj w sumie nie wiem, gdzie umieścić moją kamerę w chwili obecnej, bo z tego co widzę, jakoś nie ma miejsca, ale coś wykminię. Dobrze, słuchajcie, wielu z was na pewno wie, o co chodzi z Heroesami. To jest strategiczna gra. Nie będę ukrywać, że jest dosyć trudna. Może nie tyle, co trudna, co ja mogę w niej lamić i zdaję sobie z tego sprawę. No ale cóż, tak jest. Słuchajcie, od czego zaczniemy? Ja myślę, że ja zazwyczaj zaczynałem od rozbudowy Cytadeli na mniej więcej taki troszkę wyższy poziom, dla bardzo prostej przyczyny. Cytadela na zwiększonym poziomie daje nam znacznie więcej ludzi możliwych do zrekrutowania. Przesuńmy tych tu, weźmy sobie gryfy. I dobrze, i pójdziemy sobie pierwszy tutaj zbierać, może nie tyle zbierać, co
ogarnąć teren dookoła. Oprócz nauczyć się przydatnego zaklęcia lodowy pocisk. Właśnie, muszę na chwilę jeszcze wrócić do... Dobra. Oczywiście gra jest turówką, tak? Czyli raz my możemy atakować czy coś tam robić, raz może to robić wróg. Więc wiecie, myślę, że o co chodzi. Bractwo miecza, zamek. Spierw zobaczmy, czy... Aha, dobra, w sumie odwaliłem trochę, bo nie tak to się robiło. Ja myślę, że weźmiemy dwóch bohaterów, maksymalnie dwóch. Nie będę jakoś tutaj więcej robić, bo zazwyczaj grałem tak, że albo grałem jednym bohaterem przez całą rozgrywkę, albo robiłem maksymalnie dwie osoby. Wiem, że możemy zrobić czterech, ale myślę, że nie będę się w to aż tak bardzo bawić. Będę się bawić w tą grę tak jak kiedyś, czyli tak jak ja grałem, więc będzie failowanie, olewanie, czarowanie i wszystko inne, co gdzieś tam się nam... no wiadomo, o co chodzi. Także bądźcie przygotowani na lamierstwo i od razu mówię, wszelkie komentarze, które będą dotyczyć tego, że robię to źle, tamto źle, to źle i tak dalej, będą po prostu kasowane i osoby takie będą blokowane, bo ja już wspomniałem, to jest, będziecie mieli okazję, albo może nie będę tego blokować, nie będę, napiszcie sobie, co tam chcecie. No, dobra, słuchajcie, mamy kolejny dzień, ogólnie sytuacja wygląda tak, że jak widzicie, niestety mamy dwie rzeczy zablokowane. Stocznia możemy ją zrobić, ale w momencie, kiedy miasto będzie bliżej wody, tak? Czyli na przykład jeżeli będzie leżało nad samym brzegiem, wtedy można. Portal chwały w chwili obecnej jest zablokowany w tym rozdziale, bo możemy tutaj wskrzeszać anioły. Ogólnie sytuacja wygląda też w ten sposób, że mamy tutaj różne nacje, jakby to może nie nacje, rasy właściwie, i są różne tutaj tego typu budynki. Naszym to jest zamek. O ile dobrze kojarzę, jeszcze jest podziemny, inferno i jeszcze jakieś. Ja teraz w tej chwili nie pamiętam, o co tam dokładnie chodziło. Wiem, że jest coś takiego jak samouczek, zdaję sobie z tego sprawę, ale jakoś się w to nie zagłębiam, bo w sumie gra jest na tyle prosta, że myślę, że samouczek jest niepotrzebny. Słuchajcie, my sobie ulepszymy łuczników, bo łucznicy tutaj akurat w tym miejscu są nadto przydatni. Tu oczywiście są nasze oddziały. Dobra, słuchajcie, pójdziemy sobie na eksplorację terenu i standardowo będziemy sobie dobijać do 6 levelu doświadczenie. Natomiast, dobra, czekajcie, możemy wynająć sobie, mamy tak, Sorasze, co ty tu masz? O, w sumie jesteście jakieś takie dziwne, te kobietki. Xyron, czy to jest nasz drugi gracz? A nie. Aha, to jest tak, to jest tutaj z, no, inny gracz, komputer, w ten sposób. Dobra, na razie nie będziemy tutaj wybierać drugiego bohatera. Gra jest turówką, więc za pomocą klawisza E możemy sobie turę przerzucić. Jak widzicie, mamy czwarty, dzień trzeci, tydzień pierwszy, miesiąc również pierwszy. Dobra, Christian, poziom drugi rycerz i teraz tak, nauka czarów. Mieć bohaterowi wiedzę o posiadaniu zaklęcia poziomu pierwszego, artylerysta zaawansowany. Co my w ogóle dla naszego... A, nie mogę tutaj wejść, muszę wybrać. Weźmy sobie artylerię zaawansowaną. Ogólnie mamy tak, tutaj to, co posiadamy... mamy podstawowe dowodzenie, zaawansowaną artylerię i na razie nic więcej nie mamy. Dobra. Idziemy lecieć. Jak wam wiadomo, czy też nie, możemy sobie tutaj... A, tutaj są te... Co ty masz? Atak, obrona... Atak, obrona, moc, wiedza... Czyli są na tym samym poziomie. Podstawowe dowodzenie, podstawowa nauka czarów. Podstawowe dowodzenie, podstawowy atak. W sumie ty byś mi się tutaj zdała. Ogólnie rzecz biorąc, nasze jednostki rekrutują się raz na tydzień. Czyli w momencie, kiedy mija tydzień, my dopiero wtedy możemy tutaj nasze jednostki sobie... tam będzie parę, zresztą zaraz wam pokażę. Jak wchodzimy sobie tutaj, a tu chyba nawet tak nie zobaczymy tego, ale jak najedziemy, a też nie ma. O, ciekawe, będzie to się sprawdzało. A jest, przyrost, czyli raz na tydzień w przypadku strażnicy daje nam 21 halabard dników, 13 kuszników, 10 gryfów i na razie nic więcej nie mamy tutaj zrobionego.
Mamy drugą bohaterkę, więc z nią też sobie tutaj będziemy chodzić. Kaplica magicznego symbolu. Ona widzę ma, powiedzmy, że lepszego konia, jakkolwiek by to brzmiało. Dobra, o, teraz to się chyba nadziałem. Zapomniałem, o Jezus, co ja zrobiłem? Boże, zapomniałem, słuchajcie, pójść do wieży magów, żeby dobrać sobie... Będziemy ich osłabiać, żeby sobie wziąć oczywiście księgę zaklęć. A teraz w chwili obecnej nie możemy niczym tutaj bić. Dobra, w sumie widzę, że chyba nam się uda. Easy peasy. Dobrze. Tutaj oczywiście mamy wszelakie... Jeden z twoich pomocników jest wrzesił wręcz... czy ekran poznajesz, czy ta szpit jest okupowana przez... Dobra. Tak, wypoczęta armia, czyli przez cały tydzień mamy tam coś zwiększone. Poruszanie się najprawdopodobniej. Dobra, wróćmy na chwileczkę do zamku. Sprawdźmy koszary. Wymagana kuźnia, to wybudujmy kuźnię. W kuźni oczywiście mamy... Aha, tylko bohaterowie. Ale jeżeli dobrze pamiętam, w kuźni można było te rzeczy tam ogarniać. Dobra, przejmijmy sobie tartak. Jak widzicie, tartak daje nam możliwość posiadania dwóch nadziei. Czyli jak mija nasza tura, dodają nam się surowce w postaci właśnie tutaj... Stara Wiedźma, dobra, Stara Wiedźma to mnie nie interesuje, ale jeszcze muszę się wrócić. Wróćmy Christianem tutaj. No te... Psiaki do zabicia. Jak pamiętacie, mamy oczywiście możliwość magii. Przejdźmy sobie zaklęcia bitewne, zaklęcia podróży. Zaklęć bitewnych mamy tylko magiczną strzałę, niedobrze. Nie będę ukrywać, że zaklęcia się przydają. Czy byście tego chcieli, czy nie, zaklęcia zawsze warto używać. Punkty magii. A jak to się sprawdzało wszystkie zaklęcia? Aha, wszystkie dziedziny. Dobra, możemy sobie magiczną strzałą walnąć. Wtedy jest tura naszego bohatera, bo nasz bohater ogólnie, z tego co się orientuje, chyba nie walczy w ogóle. Dobra, to są ogólnie piekielne ogary i to też jest, o ile dobrze pamiętam, z zamku Inferno, o ile mnie pamięć nie myli. Dobra, gryfem podlećmy tutaj. Ja mogę lamić strasznie, bo wiecie, że gry strategiczne nie są moim punktem, ale jeżeli chodzi o Heroesy, mam do nich gigantyczny sentyment i chyba nie tylko ja, więc mam nadzieję, że gra się wam spodoba. Dobra, ty już nie będziesz żył, ciebie zaraz... Super. Dobra. Talent magiczny, poziom podstawowy, zaklęcia rzucone przez bohatera zadają wrogom o 5% więcej obrażeń, albo mistrz artylerii. Umożliwia mu oddanie dwóch strzałów ze 100% prawdopodobieństwem zadania podwójnych obrażeń. To weźmy sobie, bo w sumie posiadamy naszą artylerię, więc może być dobrze. I tutaj oczywiście będziemy to penetrować no, w wiadomy sposób, tak? Raz tutaj, raz tutaj. Turę możemy sobie zmienić. Pójdźmy Sorsza na chwilę do miasta. Weźmy księgę zaklęć. To się przyda. Co mi tam na dworzu ktoś czymś bije? O, i możemy wziąć koszary, więc tak też zrobimy. Na początku dostajemy od razu paru ludzi do bicia. Tydzień widzę jeszcze nie minął, także no, możemy mieć mały problem. Dobra, idźmy Christianem. Dobra, pójdźmy tu. Co tu mamy? Tutaj mamy faktorię handlową. Czyli jednym słowem możemy jedno wymienić na drugie i tak dalej, i tak dalej. Na jego ciele widać wiele ran. Generale trafiła w... Aha. Dobra. Na razie będziemy sobie wbijać... magia ognia. Chociaż w sumie nie mam nic zaklęć ognistych. To weźmy sobie na razie dowodzenie, które będzie zwiększało morale też naszych tutaj ludzi. Zaatakujmy to oko śmieszne. I o ile dobrze pamiętam, akurat oni są... Tak, oni są z tego podziemnego zamku, ale jak one się dokładnie nazywają... Sorry, nie powiem wam, bo nie pamiętam. O, teraz w chwili obecnej podniosły nam się morale naszego wojska, więc automatycznie jakby daje nam dodatkową możliwość ruszenia się, tak? Więc to też tutaj jest fajne. Wiecie, z reguły ja też, o ile dobrze pamiętam z tego, co grałem, pierw starałem się wybić tych najmocniejszych, tych, których albo są w formie wyższej,
ewentualnie tych, których liczba, bo tutaj jak widzicie mamy liczbę jednostek, tak? To starałem się zawsze ubić tych, których liczba jednostek jest największa. Ewentualnie starałem się to jak najbardziej równać, tak? Tylko wiecie, no pod takim względem, żeby nie okazało się, że... Aha, nie mamy many, świetnie. To sobie poczarowaliśmy. No oczywiście przeciwnik jak najbardziej też może sobie kilka razy użyć, jeżeli będzie mieć podniesione morale na tyle, że będzie mógł coś użyć, to jak najbardziej tego douczyni oczywiście, więc to wiecie, nie jest tak, że... dobrze, Sorsha. Wróćmy na chwilę do zamku. Co tutaj możemy? O, możemy zrobić klasztor. Ale zanim zrobimy klasztor, wybudujmy sobie stajnię. Stajnie nam się przydadzą do też jednego bardzo fajnego, bardzo fajnej rzeczy, że w momencie, kiedy odwiedzimy je bohaterem, nasze konie będą miały na tyle tutaj więcej siły, że tak powiem, w nogach, że będziemy w stanie przebyć dłuższe odległości. O, w mordę. Ile impów. To się impy nazywają? Jak to się nazywa? Gogi. To gogów trochę tutaj przybyło. Rozproszenie. Usuwa działanie wszystkich czarów. To jest nam... Osłania... Aha, dobra. Tutaj nie mamy, widzę, żadnej drugiej fazy. Siły są mniej więcej rozłożone. Tutaj widzę, mamy 6, tu mamy 5. To zacznijmy może sobie od góry. Dobra, jednego udzikaliśmy. Tu może być problem, dlatego że akurat te oddziały, jak sami widzicie, oni nachrzaniają z daleka. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby nasze oddziały niestety nie podołały temu. Chociaż mam rycerzy. Rycerze dosyć porządnie leją. Zobaczymy. Cholera, biło mi cały czas tylko halabardnika. Fuck this shit. Dobra, zbijmy tego. No, rycerz jak widzicie potrafi przysunąć, bo zadaje dosyć dużo. No właśnie, nas pozbawili jednego. Dobra, zacznijmy od tych od dołu lać. Niestety nasz kusznik też zbyt dużo nie... O, super, mamy dodatkowy punkt, to ubijmy sobie tego. Wreszcie się módlmy, żeby nas nie zabili. To będzie lipa. Fuck, niedobrze. Osłabimy sobie tego. Niedobrze, bardzo niedobrze. Zostało nam dwóch. Dwie jednostki nam zostały. Dobrze, tego ubił i tego myślę, że ubijemy bez problemu. Jest. Dobra, udało się, jak widzicie, straciliśmy 12 halabardników i dwóch rycerzy, ale przynajmniej się udało. I tutaj możemy sobie pikinierów wzywać. O ile dobrze pamiętam, to też jest jakoś tam na raz na jakiś czas. Z piekielnymi troglodytami nie wiem, czy chcę mieć na razie cokolwiek do czynienia. Może być ciężko. Dobra, zobaczmy, czy możemy coś wybudować. Możemy wybudować arenę walk. Na nich będziemy mieli dostępnych, bo o ile dobrze pamiętam, kawalerzystów, dokładnie. A, czyli w sumie, chociaż w sumie może niekoniecznie. Weźmy lepiej zamek, wybudujmy na poziom wyższy. I tak mamy zablokowane produkcje aniołów. Anioły są dosyć porządne. I też mocno biją, uwierzcie mi, że mocno. Dobra, jutro przy tej turze teraz, którą zmienię, minie... O, dostaliśmy świeżutki dostęp do koni. Świeże konie dostaliśmy, spoko. Dobra, mijam na razie turę. Astrologowie ogłaszają, że symbolem tego tygodnia będzie cyklop. Cyklop przyrost 5. To jest też swojego rodzaju znane z tego wszystkiego, tam wiecie... Na fejkach czy tam innych czasem jest, ogłaszam, że w tym tygodniu czy tam... No wiecie, o co chodzi na pewno. Jest wszystko właśnie brane z Heroesów. No, jak widzicie, zmienił nam się tydzień, więc automatycznie mamy dostępne jednostki, nowe jednostki w... no właśnie, czegoś nam brakuje. No, brakuje nam kamienia. No bo nie mamy wydobywania kamieni. Wiecie co, no może na razie nie będę nic kupował. Weźmy sobie Teo. Na razie wszystkie oddziały weźmy, albo może nie. Weźmy tyle, weźmy połowę rycerzy. Okej. Okay. A, tu musimy upgrade'ować jednostki.
Dobra, i na razie nasza bohaterka tutaj dosyć porządnie sobie daje i myślę, że będziemy nią akurat podróżować po wodzie. Co tutaj mamy? Akademia Wojskowa, oczywiście, że do ataku bierzemy. Sobie popływamy. Ja zazwyczaj staram się zbierać wszystko. Dobra. Bierzmy na razie doświadczenie, póki możemy. Podstawowa nauka czarów. Wszyscy nie może zdobyć więcej. Czyli osiągnęliśmy maksymalny 6 poziom, którego już dalej nie możemy tutaj brać. Trzeciego poziomu pozwala mieć bohaterom wiedzę o posiadanych zaklęciach. Wymieniać. Weźmy tą zaawansowaną naukę. Na razie z tamtym ognikiem nie będę się bić. Poczekajmy chwilę. Wiry, o ile dobrze pamiętam, działały w ten sposób, że nas przerzucały z jednego miejsca na drugie. Odwaliłem. Trzeba było zaatakować piekielne ogary i wtedy byśmy mogli sobie budować dalej, bo w chwili obecnej brakuje nam kamienia. O mordę, no właśnie to jest też to, że ja nie myślę. Moc. O, ilość many. Dobra, to weźmy sobie więcej punktów many, zaatakujmy tego. Uciekają w popłochu. Nie będę ich atakować. Jeżeli tylko będzie taka sytuacja, że będą nam uciekać w popłochu, będę sobie to olewać. Z bardzo też prostej przyczyny, że po pierwsze nie ma sensu, bo expa już nie zdobędziemy. A tak na dobrą sprawę i tak tutaj w momencie, kiedy znaczy tak, będziemy atakować do momentu, kiedy będziemy mogli, tak? Kiedy będzie tak, że nas po prostu wezwą i każą nam wszystko atakować, to tak będziemy. Ale jeżeli tylko będzie sytuacja taka, że będą chcieli uciec, nie będę tutaj żałował tego w jakikolwiek sposób i tak też będziemy uczyniać. Czy chcesz go? Nie chcę go dogonić, nie chcę go atakować, bo tak jak mówię, to jest wtedy w tym momencie szkoda czasu, zważywszy, że nie mamy już możliwości wzięcia więcej rzeczy. Dobra, i naszą sorczą dostaliśmy artefakt, większy korbacz gnoli. Ta praworęczna broń zwiększa siłę ataku bohatera o 4. Świetnie. To mi się podoba. Przewinmy sobie. I teraz tak, czterolistą kończynę znaleźliśmy Christianem. Zwiększa szczęście o 1. Kurde, krasnoludzi. Krasnoludzi też są z któregoś bastionu. No, nie będę ich atakować. Ale z tym to już cholerstwem to pewnie będziemy musieli z obserwatorami. Dobra, odkryjmy sobie tutaj cały ten teren morski. Dobrze. O, tak. I to, co już widzieliście przed chwilą, to był właśnie przeciwnik nasz, którego teoretycznie powinniśmy za niedługo tutaj zacząć bić. Ale chyba się jeszcze z nim tak szybko nie spotkamy. Boli mnie brak kamienia, wiecie? Naprawdę. Strasznie. Ale możemy wybudować arenę walk, to tak wybudujmy. Niech sobie będą kawalerzyści. Okej, dobra. Tutaj jak widzicie, bohater coś zbiera. I teraz tak, naszym bohaterem, no 4 dni nam to zajmie niestety, dosyć długo. Ale może tragedii nie będzie. Amulet trzeźwego umysłu dostaliśmy. Ten artefakt, kiedy jest noszony, chroni oddziały przed zaklęciem szaleństwo. Także tutaj też mamy swojego rodzaju artefakty, czy tam jakieś inne rzeczy, które będziemy mogli... O, mordę, jeża coś. Tak, cały ja. A to chyba mocno bije, to jest chyba druga forma minotaurów. Centaury bojowe. Atak 6. Dobrze. A, naprawdę? Naprawdę? Takie proste? Myślałem, że jakieś takie potężniejsze będą. No to takie banalne? Skoro tak, ja nie mam nic przeciwko. O nie! O nie! Xyron, czyli główny bohater
przeciwnej ekipy. Mam tylko nadzieję, że mi mojej sorczy nie zabije. No, coś czuję, że będzie walka wisi w powietrzu. A nie! Ucieka jednak. No jak ucieka, to co ja się będę tutaj szczypał? O nie, nie chcę mi się tam na dół schodzić. Dobra, nasz wróg widzę ucieka do zamku. Jest, możemy wejść, fajnie. Dobra. Weźmy sobie... Co dawało Bractwo Miecza? O, to aż oblężenia. Na razie nie musimy tego budować. Targowisko w sumie też mi jest do szczęścia niepotrzebne. Bacjon gryfów, o ile dobrze, tak, zwiększa produkowanie gryfów o 3 tygodniowo. Ale wybudujemy sobie to. Następnego dnia wybudujemy sobie lepszą rzecz. I teraz tak, na razie weźmiemy sobie wszystkie oddziały dla Christiana. Kawalerzystów dwóch. To tutaj. I na razie się wstrzymamy, jeżeli chodzi o Christiana. Poczekamy ten jeden dzień, aż będziemy mogli wybudować... O, chcą się do mnie przyłączyć, jak najbardziej. Oczywiście, przyłączajcie się do mnie wszyscy, jak tylko możecie. Będę wam niezwykle wdzięczny. Dobra. I teraz tak, możemy wybudować sobie w zamku... Co chciałem wybudować? Bractwo Miecza? Nie, Bastion Gryfów. Tak, Bastion Gryfów. Kurde, nie mamy tego kamienia. Kamienia, no. Dobra, czekajcie, pójdziemy sobie tutaj. Nie chcę go gonić, bo i tak mi ucieknie. Dobra, wzięliśmy sobie kamyczki, więc jest dobrze. Powinno nam się teraz dać wybudować. 5 potrzeb. A, bo ja już dzisiaj wybudowałem, dobra. Chodź tu, sorcza. Bożek Fortuny, mnie zawsze tak śmieszyły te wszystkie tutaj punkty dowodzenia zaawansowane. Dobra, przewinmy. O, tam nasz ziomek coś tutaj kombinuje. Dobra, teraz możemy się wrócić. Sorcza. Tu widzę jakieś fajne artefakty. 2 nawet są. To zaatakujmy to. O, chcą się przyłączyć. Fajnie. Oprawione oko smoka i herb męstwa. Jak na razie, jak sami widzicie, wszystkie artefakty możemy sobie wrzucić. Mamy tutaj coś na czapkę, tarcze, miecze, inne jakieś tego typu rzeczy możemy mieć. Ja teraz też w chwili obecnej jakoś nie pamiętam, jak to dokładnie wszystko wyglądało, ale to spokojnie, jakoś to ogarnę. Weźmy ulepszoną wieżę gryfów. Dobra, przewijmy turę. Dobra. I teraz tak, nowy dzień. To nowe osoby. Wybudujemy sobie ulepszone koszary, żebyśmy mieli lepszych rycerzyków. Wszystkich na razie zrekrutujmy. Aha, nie mamy hajsu. No, to jest też rzecz, którą zazwyczaj lamiłem. Czyli nie patrzyłem w ogóle na surowce, co my tutaj mamy do ogarnięcia, tylko po prostu łaziłem, coś tam zbierałem i no to się z reguły źle kończyło. Dobra, pójdźmy sobie tutaj. Dobra, odblokowało nam trochę terenu. Czy będzie próbował walczyć? Nie podejmuje, widzę, walki. Nie, my nie będziemy tutaj wykopywać, bo i tak w sumie nie mamy nawet możliwości, żeby już cokolwiek tutaj z poziomów zdobyć przynajmniej. Dobra, tutaj chyba wszystko mamy, więc mamy możemy albo iść dołem, albo na gnole. Pójdźmy na gnole. Słuchajcie, coś mnie tutaj... A, studnie. Studnie, o ile dobrze pamiętam, dawały nam możliwość... żebym was nie skłamał. Dawały nam możliwość... Odnawiały nam manę. Więc tak działają studnie. Ten pan coś widzę, że chce sobie przejąć. Co tu mam? Jakiś kościółek, sanktuarium. Rozumiem, że nie chcemy ich atakować. Wieża gryfów, zapraszam do mnie. Im was więcej, tym lepiej. Na razie nam uciekają, więc nasza siła, powiedzmy, że jest dosyć potężna. O, jak widzicie, wyszło nam dwóch bohaterów, czyli Darkstorm
i Xyron. Aha, to był to. A, to jeszcze tutaj na samym górze. O ile dobrze też pamiętam, albo i źle pamiętam, kopanie, pokaż świat. Właśnie, tu możemy sobie zobaczyć świat, ale tu jeszcze coś było, układanka. No, ale ja nie pamiętam, o co chodziło z tymi układankami, niestety. Niestety, wybaczcie mi, nie pamiętam. Tutaj mam jakąś mapę. Szkielety. Ze szkieletami. O, jak miło pan mi tutaj zrobił dojście. Świetnie wręcz. Co tu jest? Świątynia nieodwiedzona. To papa. Dobra, mamy nagolenniki ze smoczych kości. Co one nam dają? Te artefakty, kiedy znoszone, zwiększa wiedzę i moc bohatera o 1. Fajnie. Troglodyci. Ale w sumie troglodyci mi są niepotrzebni, bo już mamy. Jak sami widzicie, jak dajemy na przykład dyplomację, czy tam jakiś inny punkt, który nam, no powiedzmy, że się przydaje, tak? Bo nie ukrywajmy, że przydają się niektóre motywy i elementy. Także też daje nam to na przykład możliwość tego, żeby jakiś konkretny oddział do nas przeszedł. Ale to wiecie swoją drogą. Dobra, na razie zwiedźmy jeszcze. O ile dobrze pamiętam, chatka maga. Nie wiem, czy jestem na 100% pewny, czy aby tak jest, ale chyba nas przenosiła gdzieś indziej. Pikinierzy chcą dołączyć. Nie dołączą, bo nie mamy miejsca. To niech uciekają w popłochu. Dobrze, odkryjmy. A, nie, może nie mamy punktów ruchów niestety. No, widzicie, chcą się do nas przyłączać. No proszę, zameczek mamy. Nie wiem, czy czasem zaraz się nie... O, tutaj już trzech bohaterów wyszło. Raz, nie, to jest nasz. Raz, dwa... Dwóch bohaterów na razie mamy. I oczywiście możemy sobie zostawiać strażników też w tych naszych punktach tutaj, to także to wiecie. O, ja się chyba tu nawet z moim styknąłem, oczywiście z Christianem, świetnie. Możemy się wymienić nawet z naszym pomiędzy bohaterami. Ja myślę, że zaatakujemy sobie tego typa, bo mi tutaj zaczyna denerwować. Jedno miasto możemy mu spróbować obalić. No spróbujmy. O, w mordę. Może być ciężko. Dopóki nie przejdziemy mu przez... Czekajcie, on ma kogoś, kto strzela, ten strzela. To starajmy się go jakoś pozbawić. Tutaj oczywiście jest taka sytuacja, że dopóki nie zniszczymy... O, w mordę. O, nasi łucznicy są nawet dobrzy. Tutaj sytuacja też jest na tyle skomplikowana, że dopóki nie zbijemy typowi muru, no to my tak na dobrą sprawę nic nie zdziałamy, niestety. Możemy tylko czekać na to, aż wyjdą. O nie, mojego typka coś mu zrobili. Co ty masz na sobie? No, sprawdzę to, nie sprawdzę, jak to się nazywało. Pikinierzy, przynieść... spowolnienie, czyli zmniejsza nam obronę. Dobra, zmienimy tego gryfa, który tutaj... Dobra, mamy chyba... A nie, chyba jeszcze nie mamy możliwości. Ach, ubili nam kawalerzystów. Niedobrze. Spadaj. No cholera. Postarajmy się zbić pierw te gryfy pierdzielone. Dobra, gryfy zbite. Ale teraz też nie jest zbyt dobrze. Chodźmy mu rycerzy. No, to nic nie daje. Fuck. Musimy się pozbyć, zawsze pamiętajcie, żeby się pozbyć mniej więcej tych jednostek, które najbardziej mogą nam zaszkodzić.
Na razie tego halabardnika to on już jest po nim. Rycerzyków byłoby dobrze ubić. O, mamy jeszcze jedną turę, to uszkodźmy troglodytę. Wow, patrzcie jak to nas walnęło, ile nam jednostek zabrało. Dobra, 23, już powinien zaraz zdechnąć. Rycerze. Dobra. Nara troglodyto, spróbujemy jeszcze ogara piekielnego. Kurde, dostał już bufa ze szczęściem, niedobrze. Dobra, ale rycerza wytegowaliśmy. Teraz jeszcze to oko nam zostało do ubicia. Ile? 35 minut już gramy? O Boże, myślałem, że ja skończę cały rozdział, a tu widzę, że nie tak łatwo. Dobra, ale wydaje mi się, że udało nam się wygrać. Tak, udało nam się wygrać. Zdobyliśmy oczywiście również artefakty naszego wroga. Co tutaj mamy? Ten artefakt jest znoszony, zwiększa szybkość wszystkich jednostek. Fala śmierci. Zmieńmy sobie artefakty. I mamy kolejne miasto, tak? No oczywiście wiadomo, tak? W momencie, kiedy podbijamy miasto, nam pojawia się następne i wtedy mamy, jak sami tutaj nawet widzicie, zwiększone różne rzeczy. Znaczy może nie tyle zwiększone różne rzeczy, co mamy więcej, jakby to nazwać, ojeja, więcej możliwości, tak? Do zrobienia. Jakoś dziwnie mówię. Nie, może nie tyle możliwości. Dobra, nieważne. Nieważne, bo zaczynam gadać pierdoły. Spróbujmy Sorszą go przeatakować. Nie ma w sumie jakichś ciężkich rzeczy ten bohater. Może nam się uda. Wow, co to za zaklęcie? Ja takiego nie mam. Walnijmy w to. O, to dużo mi zrobiło. Dobra, przemieśćmy nasze oddziały. Spróbujmy. A, nie mogę go zaatakować. Dobra, spróbujmy zrobić to w ten sposób. Dobra, zbijmy. Kurde, te ogary można by z... Dobra, ogarów nie ma. Teraz tak. Ach, to widzę, strasznie mocno bije. Spróbujmy rycerz kontra rycerz. Tylko, że on ma więcej rycerzy po prostu w zanadrzu. O, fajnie. Dobra, rycerza myślę, że mu... No, nie zbiliśmy mu. Fuck. Spróbujmy w pikinierów. Mało im robimy. Wiadomo, im więcej jednostek, tym ich siła też jest większa. Więc co za tym idzie, nie zawsze tak łatwo będzie wygrać. Dobra, spróbujmy. Dobra, rycerze ubici. Tym się wycofam. Musimy najpierw tego pikiniera jakoś osłabić bardziej, żeby atakować. Oh, fuck. Dobra, pikinier jest obezwładniony. Już nam nic dużo nie będzie robić, więc możemy spróbować go zaatakować troglodytą. Fuck, szczęście akurat dostał. Ah. I super. Dobra, udało nam się wybić dyplomację, albo może mistrz dowodzenia, magia wody podstawowy. Super, ubiliśmy dwóch bohaterów, więc jest dosyć fajnie. Ja pierdzielę, 40 minut, a ja nie mam połowy rozdziału zrobionego. No nic, moi drodzy. Także cóż, ja zapisuję grę, zapiszę ją oczywiście jako seria. I w tym miejscu sobie zakończymy. Także ja mam nadzieję, że seria wam się spodoba, bo to będzie, tak jak mówię, takie... A może nie będzie to randomowe granie, tylko po prostu seria z Heroesów. I chyba tak też zrobimy. Tak, także to będzie seria z Heroesów. No, ale mam nadzieję, że takie... O, właśnie, to będzie pierwszy odcinek serii Retrogranie na moim kanale. O, może tak to zrobimy. Także seria Retrogranie rusza od Heroesów trójki. Zobaczymy, czy zrobimy sobie wszystkie scenariusze, czy tylko odrodzenie Rati. Ja mam złotą edycję z CD Projektu. CD Projekt.
więc mam ze wszystkimi dodatkami. Także cóż, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się spodoba ta seria. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych materiałach. Na razie, cześć!